Kochane panie, szanowni panowie, zapraszam na coś naprawdę ekskluzywnego, a coś, co robi się łatwo, szybko, z ogólnie dostępnych i niedrogich składników. Filety kurczaka zawinięte w boczek, w obłędnym sosie serowym z dodatkami. Szpinak, bazylia i pomidorki koktajlowe. Mnóstwo smaku, mnóstwo kolorów, pyszota po prostu wielka. Wbrew pozorom, łatwo i szybko. Jak wbrew pozorom? Tak zawsze jak u mnie, po prostu łatwo i szybko. Spróbuję, czy dobre. Więc potrzebuję widelec, nóż i pozwolicie, ukroję sobie niemały kawałek. Robiłem to już nie raz, więc mniej więcej wiem, jak to smakuje. Właśnie tak. Piersi z kurczaka, ale mogą być również kawałki z indyka. Kroję na takie płaskie kawałki. Chodzi o to, żeby było więcej powierzchni do owinięcia boczkiem, bo te filety będą z boczkiem. Odkrawam te podłużne kawałki i każdy większy kawałek kroję na dwa tej samej wielkości, ale cieńsze. Mięso rozkładam na desce, bo będę je doprawiać. Dużą ilością czarnego pieprzu i odrobinką soli, bo sos jest sera pleśniowego, a mięso będzie zawinięte w boczek. Oba te produkty zwykle mają w sobie już całkiem sporo soli. Więc dużo pieprzu. Odrobinka soli. Kawałki mięsa przewracam na drugą stronę i czynność zaraz, jeśli chodzi o doprawianie, powtórzę. Żeby filety były bardzo delikatne i jednocześnie soczyste, odrobinę zbiję je tłuczkiem przez folię spożywczą. Będę starał się uderzać nie za mocno, by nie uszkodzić mięsa. Tak, tylko troszeczkę, by je zmiękczyć. O, właśnie tak. Wystarczy tłuc je tylko z jednej strony, bo bezpieczeństwo i higiena pracy w kuchni jest bardzo ważna. Teraz każdy kawałek owijam plastrem, cieniutkim plastrem wędzonego, surowego, czyli nieparzonego boczku. Te moje plasterki są tak cieniutkie, że świat przez nie widać, a smaku całkiem sporo potrawie nadadzą. Ten boczek podczas smażenia ściągnie się, zmniejszy swoją objętość, więc nie trzeba używać żadnych wykałaczek czy tego typu narzędzi. Mięso przygotowane do smażenia. Na patelnię dodaję około 2-3 łyżek oleju. W końcu w tym boczku jednak, mimo że był chudy, bardzo chudy, to trochę tłuszczu jest. Więc naprawdę niewiele go nam potrzeba na patelni. Rozgrzewam go dosyć mocno. Kiedy olej jest rozgrzany dosyć mocno, wkładam kawałki kurczaka owinięte boczkiem i smażę na dość intensywnym ogniu z obu stron, aż się zrumienią. Kiedy boczek stanie się złocisty i chrupiący, a momentami nawet odrobinkę przypalony, mięso przekładam na talerz, a na patelnię włożę następne kawałki. Do wyczyszczonej z tłuszczu patelni wlewam słodką śmietankę. Dodaję wcześniej pokrojony na drobną kostkę ser pleśniowy. Mieszam i trzymam na średnim ogniu do całkowitego rozpuszczenia się sera. Kiedy ser nieco się rozpuści, do patelni dodaję świeże liście szpinaku. One sprawią, że danie będzie miało trochę więcej witamin, ale przede wszystkim więcej koloru oraz będzie lekkie. Szpinak mieszam ze śmietanką i serem
i trzymamy na ogniu, aż całkowicie zmieni kolor i zmięknie. Sos oczywiście doprawiam świeżo zmielonym pieprzem. Soli nie potrzeba, bo ser pleśniowy sam z siebie jest dosyć słony. Kiedy liście złapią ten intensywnie zielony kolor i nieco zmiękną, do patelni dodaję podsmażone wcześniej kawałki mięsa. Teraz potrawę na średnim ogniu doprowadzam do wrzenia i gotuję przez jakieś 2-3 minutki, by wszystkie smaki się wymieszały. Kropką nad i. Krem de la creme tego sosu są dwa dodatki, które dodajemy wtedy, kiedy już ogień pod patelnią nie działa w tym przypadku. Elektryczny ogień albo gazowy. Kilka listków świeżej bazylii. One nadadzą sosu lekkości i dodatkowego, przyjemnego, orzeźwiającego aromatu. Nie za dużo, bo to ma być tylko dodatek. Oraz pomidorki koktajlowe, pokrojone na połówki. Sos dzięki nim zyska kolorów. Ja tu mam pomidorki różnokolorowe, ale można dodać pomidorki w dowolnym kolorze. I soczystości. Voilà! Danie gotowe. No to co? Na talerz ziemniaczki pire, sałata z sosem winegret i kawałek kurczaka zawiniętego w boczek i mnóstwo sosu. Filety gotowe, ziemniaczki gotowe, sałata, momencik, momencik, sałata też gotowa. Zapraszam na obłędnie smaczny, ekskluzywny obiad z łatwo dostępnych i niedrobnych, i niedrogich, niedrogich składników. Filety mega soczyste, super sos, ten sos robi tu największą robotę. Na ziemniaki pire wykładam więc po kawałku fileta. I teraz całkiem sporo sosu. Soczyste pomidorki. Odświeżający szpinak. Kilka listków bazylii. Oraz śmietanka. Słodka śmietanka z serem pleśniowym. Genialne moim zdaniem połączenie. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodoba i przede wszystkim, że będzie Ci smakować, czyli że powtórzysz go w swoim domu. Serdecznie dziękuję za to, że mnie oglądasz, korzystasz z niemowych przepisów. Wysyłam uśmiechy i do zobaczenia w następnym filmie.